Rozdział 20. Będę żył zawsze, zawsze, zawsze. Tymczasem musieli czekać przeszło tydzień, ponieważ najpierw nastały bardzo wietrzne dni, potem zaś Colinowi zbierało się na katar. Te dwie przeszkody razem wzięte niewątpliwie doprowadziłyby go do pasji, gdyby nie to, że było tyle tajemniczych planów do układania i gdyby nie Dick, który przychodził codziennie, choćby na parę minut, opowiedzieć o wszystkim, co działo się na wrzosowisku, w lesie, na polankach, w zaroślach i na brzegach strumieni. To, co opowiadał o borsukach, wydrach, szczurach wodnych, nie mówiąc już o przeróżnych ptakach, wystarczyło, aby wprowadzić w zachwyt, zwłaszcza, że zaklinacz zwierząt nie szczędził poufnych szczegółów, tak, że można było wyobrazić sobie, z jaką gorliwością i zapałem trudził się ten pracowity, nieznany światek. One są takie jak my, mówił Dick, tylko że zwierzęta muszą sobie co roku budować nowe domy i tyle z tym mają pracy, że się ciągle muszą spieszyć. Najwięcej jednak pochłaniały ich przygotowania do tego, by przewieźć Colina do tajemniczego ogrodu. Nikt nie mógł widzieć fotela na kółkach, Dicka i Mary za pewnym zakrętem w krzewach i po przejściu na dróżkę okalającą porośnięty bluszczem mur tajemniczego ogrodu. W miarę jak dni mijały, Colin utwierdzał się coraz mocniej w przekonaniu, że tajemniczość otaczająca ogród stanowi jeden z największych jego uroków. Nie można tego uroku zniszczyć. Nikt niech nawet nie podejrzewa, że oni mają jakieś sekrety. Niech wszyscy myślą, że Ot po prostu wychodzi z Mary i Dickiem do ogrodu, ponieważ wyjątkowo nie drażni go, że tych dwoje na niego patrzy. Odbywali ze sobą długie, tajemnicze rozmowy o przyszłej wyprawie. Więc tak, pójdą najpierw w górę tą ścieżką, potem w dół tamtą, później w poprzek owej dróżki, naokoło fontanny, obejdą klomby i będą udawali, że ich bardzo zajmuje przyglądanie się flancowaniu kwiatów pod dozorem pana Roacha. To będzie zupełnie naturalne i nikomu nie przyjdzie do głowy, że mają jakieś inne zamiary. Potem wejdą na wysadzone krzewami ścieżki, zginą wszystkim z oczu i dotrą do wielkiej alei. Plan wyprawy opracowali w najdrobniejszych szczegółach, tak jak wielcy generałowie opracowują plany bitew. Wiadomości o tym, co działo się w pokoju chorego, nabierały tymczasem rozgłosu i dotarły przez służbę kredensową do chłopaków stajennych i ogrodników. Niemniej jednak zdumiał się pewnego dnia pan Roach, gdy otrzymał polecenie stawienia się osobiście w pokoju Colina, którego nigdy nie dane mu było oglądać, a który teraz nagle zapragnął z nim rozmawiać. No, no, powtarzał śpiesznie, zmieniając ubranie. Co z tego wyniknie? Jego królewska mość przywołuje do siebie kogoś, kogo w życiu nie widział. Nie można twierdzić, że pan Roach nie był ciekawy. Nigdy nawet z daleka okiem nie rzucił na Colina, a słyszał mnóstwo przesadnych wersji o dziwnym wyglądzie i wybrykach chorego. Najczęściej wszakże mówiono, że chłopiec lada moment może umrzeć i fantazjowano na temat jego garbatych pleców i bezwładnych nóg. Opowieści te rozsiewane były przez ludzi, którzy nigdy Colina nie widzieli. Wszystko się zmienia w tym domu, panie Roach, mówiła pani Midlock, prowadząc ogrodnika tylnymi schodami na korytarz wiodący do niedostępnych dla nich dotąd apartamentów. Miejmy nadzieję, że zmieni się na lepsze, odparł. Trudno, żeby tu mogło się co odmienić na gorsze,
ciągnęła dalej. A choć to wszystko dość jest osobliwe, to jednak wypełnienie obowiązków jest teraz dla wielu łatwiejsze. Niech się pan tylko nie dziwi, panie Roach, że nagle znajdzie się pan wśród menażerii i ujrzy Dicka Sowerby'ego, rządzącego się jak we własnym domu i śmielszego niż pan albo ja. Osobę Dicka istotnie otaczało coś magicznego, jak w to święcie wierzyła Mary. Pan Roach bowiem uśmiechnął się życzliwie, słysząc jego imię. Ten czułby się jak u siebie zarówno w Buckingham Palace, jak w kopalni węgla. I to nie przez zuchwalstwo i arogancję, lecz po prostu dlatego, że jest uroczym chłopcem. Może jednak dobrze się stało, że pana Roacha ostrzeżono. Skoro bowiem otworzyły się drzwi sypialni, duży gawron, siedzący spokojnie na poręczy wysokiego rzeźbionego krzesła, zaanonsował przybysza głośnym krakaniem. Pan Roach w samą porę powstrzymał się, by nie uskoczyć w tył. Młody radża nie leżał na łóżku ani na sofie. Siedział w fotelu, a przy nim stało młode jagnię, merdając ogonkiem z zadowoleniem. Dick bowiem klęczał obok, dając mu mleko z butelki. Wiewiórka przycupnęła na pochylonym grzbiecie Dicka i chrupała orzech, a dziewczynka z Indii siedziała na szerokim podnóżku i przyglądała się temu wszystkiemu spokojnie. – Oto jest pan Roach, paniczu – oznajmiła pani Midlock. Młody radża odwrócił się i zmierzył swego poddanego od stóp do głów. Takie przynajmniej wrażenie miał pan Roach. – To pan – powiedział – prosiłem o przyjście, bo mam do pana kilka ważnych spraw. Do usług, ser, odparł Roach, myśląc sobie w duszy, że pewno otrzyma rozkaz wykarczowania w parku wszystkich dębów lub zamienienia sadu na stawy rybne. Dzisiaj po południu wybieram się do ogrodu, mówił Colin. Jeśli mi świeże powietrze posłuży, będę przebywał tam codziennie. Niechaj żaden z ogrodników nie kręci się w tym czasie w pobliżu wielkiej alei i murów ogrodowych. Wyruszę około 2 po południu, a im wolno będzie wrócić dopiero wtedy, gdy wydam odpowiednie polecenie. Wedle rozkazu, ser, odparł pan Roach z widoczną ulgą, że dęby zostaną nienaruszone, a sady niezmienione. Mary, rzekł Colin, zwracając się do niej, jak to się mówi w Indiach po skończonej rozmowie, gdy się chce zostać samemu? Mówi się, możecie odejść, rzekła Mary. Radża skinął ręką. A teraz możecie odejść, Roach, powiedział. Proszę nie zapominać, że to bardzo ważne. Kra, kra, potwierdził gawron, trochę ochryple, lecz uprzejmie. Do usług, ser, rzekł pan Roach i pani Midlock wyprowadziła go z pokoju. Na korytarzu zaczął się uśmiechać, a potem zaśmiał się serdecznie, był bowiem z natury człowiekiem dobrodusznym. – Słowo daję – powiedział. – A to dopiero nabrał wielkopańskich manier. Myślałby kto, że to cała rodzina królewska w jednej osobie. – Mój Boże – zawołała pani Midlock. Tańcował nam po głowie, odkąd się urodził. Nic więc dziwnego, że mu się zdaje, iż ludzie tu na to zostali stworzeni, by mógł nimi rządzić. Jeśli będzie żył, to może z tego wyrośnie, zauważył pan Roach. Jedno wiem na pewno, rzekła pani Midlock. Jeżeli będzie żył, a ta indyjska panna będzie tu mieszkała, na pewno go nauczy, że nikt nie ma całej pomarańczy, jak mówi Susan Sowerby. Powoli i on uświadomi sobie, że tylko jedna cząstka jest jego własnością. Colin zaś siedział w pokoju wsparty na poduszkach. Wszystko załatwione, powiedział. Dzisiaj po południu zobaczę ten ogród. Dzisiaj tam się znajdę. Dick ze swymi zwierzętami wrócił do ogrodu,
Mary została z Colinem, który nie wyglądał na zmęczonego, lecz był niesłychanie spokojny cały czas przed śniadaniem i w trakcie jedzenia. Mary nie mogła się nadziwić tej odmianie i wręcz go zapytała. Jak jesteś zamyślony, Colinie? Powiedziała. Oczy ci się robią takie ogromne. O czym tak dumasz? Nie mogę przestać myśleć o tym, jak ona wygląda, odpowiedział. Kto? Spytała Mary. Wiosna. Myślałem właśnie, że nigdy jej jeszcze nie widziałem. Rzadko kiedy wychodziłem, a jeśli już, to nie zastanawiałem się nigdy, jak wygląda. W Indiach to i ja wiosny nie widziałam, bo jej tam nie było, rzekła Mary. Zamknięte całe życie w czterech ścianach i chorowity, miał Colin wyobraźnię bardziej rozbudzoną niż jego kuzynka. Dużo czasu bowiem spędzał nad książkami i rycinami. Dzisiaj rano, gdy tu wbiegłaś i powiedziałaś, że wiosna już przyszła, doznałem dziwnego uczucia. Zdawało mi się, że ona kroczy uroczyście, przy dźwiękach trąb i muzyce. W jednej z moich książek jest taki obrazek. Tłum ślicznych pań i panów i dzieci z girlandami z gałązek okrytych kwiatem, a wszyscy się śmieją, tańczą, przygrywają na fujarkach. Dlatego ci powiedziałem, że może usłyszymy złote trąby i prosiłem, abyś szeroko otworzyła okno. Zaśmieli się oboje nie dlatego, że ta myśl była śmieszna, lecz dlatego, że im obojgu bardzo się podobała. Chwilę później pielęgniarka ubrała Colina. Zauważyła, że zamiast leżeć jak kłoda podczas ubierania, usiadł i nawet starał się sam sobie radzić, a cały czas śmiał się i rozmawiał z Mary. Pani czy ma swój dobry dzień, ser, powiedziała pielęgniarka do doktora Cravena, który przyszedł na zwykłą wizytę. Jest w takim doskonałym humorze, że zaraz czuje się silniejszy. Zajrzę tu jeszcze po południu, kiedy już wróci ze spaceru, rzekł doktor Craven. Muszę zobaczyć, jak mu posłuży ten spacer. Wolałbym, dodał bardzo cicho, żeby Colin pozwolił pani iść ze sobą. Nawet nie chcę być przy tym, ser, jak mu się to zaproponuje, odparła pielęgniarka z determinacją. Nie upieram się, ustąpił doktor z odcieniem irytacji. Zróbmy doświadczenie. Dick to porządny chłopak. Powierzyłby mu nowonarodzone niemowlę. Najsilniejszy ze służących zniósł Colina ze schodów. Usadowił w fotelu na kółkach, przy którym już czekał Dick, a gdy okrył panicza pledem i obłożył poduszkami, Raja skinął jemu i pielęgniarce wyniośle ręką. A teraz pozwalam wam odejść, powiedział. Tamci zaś zniknęli czym prędzej, by móc swobodnie pośmiać się w domu. Dick począł wolno i statecznie pchać w fotel. Mary szła obok, Colin zaś oparł głowę na poduszkach i wzniósł oczy ku niebu. Błękitna kopuła wydawała się dzisiaj ogromnie wysoka, a małe śnieżne obłoczki wyglądały jak stado białych gołębi szybujących z rozpostartymi skrzydłami po błękitnym przestworzu. Od wrzosowiska szły łagodne podmuchy przesycone dziwnie czystą i słodką wonią. Colin wdychał wątłą piersią tę woń, a jego szeroko rozwarte oczy wyglądały jakby zasłuchane. Ile śpiewu, brzęczenia, różnych odgłosów, mówił. Co to za zapach wiatr niesie od wrzosowiska? Janowiec zakwitł, odparł Dick. Ile tam dzisiaj pszczół przy nim pracuje? W parku przez całą drogę nie zobaczyli żywej duszy, bo też istotnie wypędzono na ten czas wszystkich ogrodników i ich pomocników. Pomimo to kluczyli tu i tam, wśród krzewów, objechali fontannę i klomby, posuwając się dokładnie zaplanowaną drogą, tylko po to, by przedłużyć przyjemność oczekiwania.
A gdy wreszcie skręcili w wielką aleję wzdłuż obrosłych bluszczem murów, opanowało ich dziwne wzruszenie. Nie umiejąc wytłumaczyć sobie przyczyny, zaczęli mówić szeptem. Tutaj zwykle spacerowałam i rozmyślałam, odezwała się Mary. Tutaj? Zapytał Colin, szukając gorliwie wzrokiem wśród bluszczów. Nic nie mogę dostrzec. Tu nie ma żadnej furtki. Ja tak myślałam, odparła Mary. Nastąpiła chwila uroczystego, skupionego milczenia. Gromadka przesunęła się jeszcze kawałek naprzód. W tym ogrodzie pracuje Ben Weatherstaff, objaśniła dalej Mary. Tu, gdzie jesteśmy? Pytał Colin. Uszli kilka kroków, po czym Mary znów wyszeptała. Tutaj Rudzik przeleciał wtedy przez mur. Jakże bym chciał, aby teraz przyfrunął, zawołał Colin. A tu, wskazywała Mary z uroczystym przejęciem na duży krzak bzu, przysiadł na grudce ziemi i pokazał mi miejsce, gdzie zakrzywany był klucz. Colin usiadł w swoim fotelu. Gdzie? Gdzie? Pytał, a jego oczy były wielkie jak u wilka w czerwonym kapturku. Dick natychmiast przystanął. Fotel na kółkach zatrzymał się w miejscu. Tutaj zaś, ciągnęła dalej Mary, kierując kroki na rabatę tuż przy samym bluszczu. Poszłam za nim, a on zaćwierkał do mnie z wierzchołka muru. Te oto gałązki bluszczu odgarnął wiatr i ujęła zwisającą zieloną zasłonę. Och, naprawdę? Szeptał Colin. A tutaj jest klamka i furtka. Diku, pchnij wózek, prędko, prędko. Dick uczynił to jednym silnym, spokojnym ruchem. Colin w tym momencie opadł na poduszki i głośno oddychając z wrażenia, zakrył oczy dłońmi i nie patrzył, dopóki nie znaleźli się w tajemniczym ogrodzie i dopóki nie zamknięto furtki, a jego fotel nie stanął. Wtedy dopiero odjął ręce od oczu i począł się rozglądać, tak jak niegdyś Mary i Dick. Teraz jednak świeża zieloność, powiewna jak welon, zaczęła okrywać mur, ziemię i drzewa. W trawie zaś pod drzewami, w szarych, kamiennych wazonach, pełno było złocistych i purpurowych plam. Drzewa nad ich głowami okryte były śnieżnym i różowym kwiatem, a wszędzie słychać było śpiew ptaków i brzęczenie owadów. Zewsząd też płynęły najróżniejsze zapachy. Słońce ciepłymi promieniami, niczym kochającą ręką, pieściło twarz Colina. Mary i Dick przyglądali mu się zdumieni. Kolory, niby płomień, objęły go całego. Zaróżowiły twarz, szyję, ręce. Będę zdrów! Będę zdrów! Będę zdrów! Zawołał. Mary, Diku, będę zdrów i będę zawsze żył. Zawsze! Zawsze!